Siemanko wszystkim na kanale tego pana. Siema. Wszystkim. Tego chyba też znacie? Tak. O patrz, FBI nas śledzi. Będą przylecieli na pokaz teraz. A tak naprawdę w dzisiejszym odcinku będziemy testować sobie koździerz Thunder King. Chang Kang Kang. Tak jest po chińsku. I za taki moździerz, gdzie mamy tylko 6 szeleczek, trzeba zapłacić około 110 zł. Z tyłu mamy informację, mianowicie TK45, Thunder King 45, 6 sztuk. Identycznie wygląda moździerz Kolpo 45 i z tyłu ma też identyczną instrukcję obsługi. I pociski też. Łącznie mamy 360 g neku, co daje nam na jedną szeleczkę 60 g, ale jak sama nazwa mówi Thunder King 45, to jeśli byśmy dokładnie tam zajrzeli, będzie tylko 45 g łącznie mieszaninki fotobłyskowej. Producent Hessler, Brit, Sky, Fajerwerki, UAP, bla bla bla. Lotki 2. No i zobaczmy jeszcze tylko czegoś w środku. Identycznie jest zrobiony jak Kolpo 45, tylko też efektowe. A szpachla ma nabicie do tego moździerza. Szpachla, opowiedz coś o nim. Amunicja 12 sztuk, tak? 12. Tak. Tak to wygląda w środku, tylko otworzę. Więc jeśli ktoś ma z was rurę... Oczywiście. Jeśli ktoś ma z was rurę, to nie trzeba kupować 6 sztuk, tylko takie coś i to kosztuje około 100... Jest napisane 140. 140 ziko. Za 12 kul, złoty 75 kalibra. I tyle. No to co, podpalamy jedną do sąsiada. Dawaj. No żartujesz? Mam akurat Red Strobe with Silver Willow. No zobaczymy, jak one będą strzelać. Jedna szeleczka ma 60 gram neku. No, zapowiada się ciekawie, fajnie. No, no wyrzutnie jest dwucelową taką zrobić. No, no nie są dwucelowe. To 45 to ale. No 45, więc no cóż, nie będziemy przyciągać kaczorku. Zapraszamy do oglądania. A kochasz buczynę? Nie. Nie. Nie kocham nikogo. A wąsatą? Wąsatą? No. A Gosię? Arisio, Arisio będzie siedział, oglądał i dobra, pauzuj. Wiesz. Ta czarna była nawet. Dobra, odpalaj jedną, zobaczymy co będzie. Musiałam dość mocno przysłonę zmniejszyć, bo na lumicie to normalnie mam dzień. Mogłem latarkę. Dawaj. Lornetkę. Dawaj, odpalaj. Odpalaj. Zobaczymy co to będzie i czy w ogóle nagra coś mi ten. Czy trzeba będzie długą przerwę jeszcze. Panie! Nie było konkretnie. Cicho, nie przeklinaj. Dawaj kolejną. Nie było, to nie przeklinaj. Ty, dobra była. A co to? Na szczęście nie widać tego twojego czegoś. Monster w butelcach. Ty, tak? Sowa poleciała. O. Tam jebana siedzi. Nie przeklinaj! Ty jesteś gorszy od spachli. Ja wiem. Dawaj. Kaczor, ty weź mu tam te szelki przygotuj, bo on będzie pół dnia tam se kręcił, lolka. Bo myśli, jak butelkę otworzyć na to. Ta. Dawaj. Pierwsza zrobiła konkretne wrażenie. Ale wysoko lecą. Wow! Super! Ile tu dziadostwo? 110? Za 6 albo 140 chyba za 12. Aha. No. Na tak bloku wejść i strzelać. Wysoko lecą, ale efekty są konkretne. Aha. Ale widzisz, że efekty aż do ziemi dolatują. No, a wysoko wybucha. No to ja mówię, najlepiej z dachu walić. Ale komarów jest ty. Meszki. A mnie to nie gryzą, bo długie nachy mam. Będzie kolejna. Dawaj! Tam, to cały czas leci z podstawy, nie? Nie z dodatku. Dobra. Ty, ale ich tu lata. Nogi mi obłażą, a ja w krótkich spodenkach jestem. Kaczor, tylko się nachylaj nad rurą. Znowu. No. 3, 2. Ja cię nie pierdzielę, ty! Dają konkretnie. A je można normalnie kupić, czy z chińskiej jinglinga jakiejś strony? Ja to je dostałem, to wiesz. Tak to już ciężko takie coś kupić. Bo to ładnie daje. No, jingling-ling. Dawaj, jingling-ling. Kolejna. Wysoko i naprawdę konkret. Ale i efekt konkretny. Wow. Ja to się odsuwam, ja to stoję ponad... Ile, z 50 metrów jest? Idę jeszcze... No, idę jeszcze dalej, bo Lumixem nie obejmuje.
To wali jak dobra dwucalówa oryginalna. Dawaj. Chiński szajs. To wali normalnie jak dobra dwucalówa. A to jest złoty 75 tylko. Ale głośne. Dawaj next. Konkretnie daj. Jeszcze się oddałem. No już z 80 metrów będzie. Ty, jeszcze Niuniuś nie dzwonił. O. Teraz już z dodatku lecicie? Szpachla! Teraz wszystko! Dodatek? Zestawu. Dobra. A dodatek to co to? Dodatkowo, że kupujesz bez rury, 12 kul. A, tamto oddzielnie, to tak. Pokazywali się. Tak, jeszcze się oddalam, już będzie ze 100 metrów teraz. No, będzie. Ty to możesz sobie bliżej stanąć, bo ja mam... Patrz, o! Kontratakują! Tak, Imperium kontratakuje. Tak, patrz, chłopaki już tam... Ty, ale normalnie nogi mi obłażą, pierdzielone! Ty, ale powiem ci, konkretne, głośne, wysoko lecą. Ale i efekt wielki. No! O, dobra, odpala. Rozpala nieziemsko. Ale poszło. O, stary! Nagle by robiło, to by do nas doszło. No, doszłoby do nas. To leci gdzieś na 70 metrów co najmniej do góry. Jak to się mówi, pip, nieźle. No. Tam chłopaki tylko jeden po drugim wkładają. O, widzę, Kaczor się nauczył bezpiecznie odpalać. O. Wreszcie, dobrze. No wiesz, nie daj Boże Chińczyk da szybki ląd, to od razu wystrzeli. No wiesz, po co ma chłopak w łeb dostać? Tam słychać, jak gdzieś spadają resztki, no. Na dach komuś, słyszysz? Mhm. Tam komuś na blachę spadają. Jakby tak dwie rury obok siebie postawił, żeby to raz wali. No. Nie daj chłopakom się nalatać. Dobrze im idzie. Jedna. Ładne. Konkretne. Kurde ty, ale mi obłażą. No mnie, źle. Ja szczura to nie widać, ale... Musiałem przesłonę zmniejszyć z 1,4 na 5,8. Aż tak? No. No i teraz zobacz, tak nagrywam jak nagrywam. No. A później wam pokażę, jak wygląda na 1,4 przesłonie. Ja na 1,7 nagrywam. Jak zmienię. Ja to czuję tutaj na nogach, jak mi obłażą. Mnie to po głowie. Zauważyłem, że Kaczor ma o wiele wolniejszy ruch od szpachli. Tak? No, zwróć uwagę. Szpachle są wiele szybszy i tłuściejszy, ale szybszy. Różowe w zielone się zamieniło. Ale... I zobacz, zobacz, zobacz. Na szpach i do sadu. No, do szpach, do sadu to idealnie się nadaje. Zobacz, szpachla teraz odpala. Kaczor szykuje szelkę, widzisz? Zobacz, wy tego nie widzicie. Zobacz. I szpachla już bierze automatycznie drugą. Ładne. Ale chyba w podstawie były lepsze niż w tym dodatku. W podstawie były lepsze niż w dodatku. W dodatku na razie lecą takie troszeczkę słabsze. Troszeczkę. Troszeczkę słabsze są. Zobacz, i teraz Kaczek, widzisz? Ale bezpiecznie. Zobacz, zobacz, zobacz. No widzę bezpiecznie. Tam usiadł sobie, zrobił afrykański przykuc. Wysypuje właśnie. Co tam robi te? O. Dobra, no. Grunt, że bezpiecznie odpala, no. W pirotechnice zresztą mi pośpiech nie jest skazany. Dobra, zobaczymy teraz. Ale wysoko lecą. O, ta to była konkretna. Ta to była konkretna. Mam nadzieję, że na lumiksie będzie dobrze widać. Zróbcie chwilową przerwę teraz. O, ta to piękna była. Szybko, filmik 7-minutowy i policja przyjechała. O. Nie wiem. Prywatna posesja to... Tamci jak się pochowali. Dobra. To co, odpalacie? Czy czekacie? Ja tam bym odpalał. Jesteśmy na prywatnej posesji, dlatego podjechali. Zmieniłem teraz przesłonę z 5,6 na 4,2.
Ulica pojechała, przyjechali, tutaj zrobili zawrotkę i odjechali. Akurat w tym czasie, co przestawiam przesłonę. Dobra, dawaj, odpalaj. Niestety nam nic nie zrobią. W województwie mazowieckim do godziny 22 można odpalać na swoim terenie pirotechnikę legalnie. Chyba że jest lokalne prawo, które to zabrania. Wow! Ale pięknie. Ty, a gdzie wyście się pochowali? Ty, pochowali się, pouciekali do szopy. Bo tu stałem z jaszczurymi z moim brajdakiem i pouciekali. Ile ich tam zostało jeszcze? 3. Dawaj! Cztery. Dawaj, szybko! Chociaż oni przyjechali i klamkę pocałowali, no. Wow! Ta to była konkretna! No to zobaczcie, jakie te szelki są głośne i mocne, że policja przyjechała. Jak nigdy policja tu przyjechała. No. A my strzelamy tam, gdzie zawsze, tylko nie po drugiej stronie pałacu, przy tym murku, tylko przed pałacem. Wiecie, ten murek, co tam zawsze odpalam petardy. Tylko strzelam teraz z przodu pałacu, a nie z tyłu, tak jak zawsze. To kogoś musi nieźle dupa boleć. A mamy godzinę 21:45. A jeszcze mamy tutaj dla was specjala. Taką malutką wyrzutnię Szpachla kupił w Osinowie, jakaś taka firma. Konkretne. Te szelki to jest normalnie 10x10. 10x10. Złoty 75, a są tak podrasowane, że to jest normalnie coś pięknego. Ostatnia? Tak. Wow. Dobra. A teraz mam przesłonę 1.4. Powiem panu, że... Lodzio miodzio, ale super to kurwa jest. No bo widziałem, że przecież to takie głośne. Ale głośne efekty. Tak szybko jakie... policja przyjechała. Tak. Po 7 minutach od odpalenia pierwszej policja przyjechała. Ja myślę, że oni bardziej przyjechali. Ty, nie, nie patrz, po pierwszej, ty, tylko brat, po pierwszej. Mój brat dzisiaj z jaszczurem słuchał. A się grzdulą pewnie. No, wrazlał się. Wrazlał. Zobaczyli policję i w długą dali, człowieku. No, serio? Tylko w długą dali. A oni przyjechali tutaj. Wykręcili. Zobaczyli, że jesteśmy teren, teren prywatny, sorry, no, sorry. Zobaczyli, że jesteśmy na prywatnym. Teren na prywatny. Niestety. Więc. Powiem ale wam tak, podstawa super. 10 na 10. Fakt faktem jest to w cholerę drogie, ale te efekty to jest mocne 2 cale. Nie dość, że to wysoko leci, to i ma mega mocne pierdzielnięcie. Ta kurde, efekty. Rura gorąca. Efekty, kurna. No i zobacz, Kaczo, jak jest taka gorąca, to trzeba uważać, jak się wrzuca, żeby przypadkiem nie zapalić. O, a faktycznie jaka gorąca, aż parzy. Ja brałem szybko, tak? Bo wiesz, bo w tym momencie, jeśli wrzucasz do takiej gorąco nagrzanej rury, to może odpalić, nie? Dobra, Szpachla, ty ja masz tą swoją małą wyrzuteńkę, nie? Ja się bałem tego. Gdzieś była. W samochodzie pewnie jest z przodu. Nie. Więc, masz Kaczo, przyświeć mnie no na tę wyrzutnię. Powiem panu, panie, wypieprzaj w komarze, że super, powiem super, głośne efekty. Jeśli chodzi o podstawę, super, fajnie, rurę daję naprawdę konkretną, mocą, wytrzymałą. Ta trochę inaczej wygląda, nie? Ale też jest z tego włókna szklanego w środku. Podstawa super elegancko. Dodatek z tymi 12 kulami były niektóre mniejsze. Były efekty niektóre mniejsze i słabsze. Ale jeśli chodzi o moc, ja stałem 100 metrów od was później, aż tam daleko stałem, to normalnie czułem, jak ziemia chodziła, więc wy tutaj jak staliście, musiał być dobrze. Patrz, idą. Patrz, idą. Dobra, mamy to pokaż. Czeską wyrzutnię ze Subit, 7 euro kosztuje. To jest firma taka Erhonet. CZ? No. Taki mudu. Dobra, wudu. Przygotuj się, a ja sobie złapię tylko ostrość. No i zmienię przesłonę, bo jest jeszcze widno. Odpalaj, Szpachla, tą małą kosteczkę. Odległość mniej więcej 30 metrów. No to na pewno będzie teraz shit po takiej dobrej dwucalówie. Ale kratki to zacny. Ładne się odpowiedzi. O!
taka... Powiem ci szczerze, jak to takie małe główienko to radziło sobie. No. Dobra, odpalaj teraz tą swoją rakietę. Co, znów jadą? Nie. Tak. Nie widzą nas. Policja znów przyjechała. Dobra, chodźcie, podejdziemy do nich. Zapytamy się co jak. Dobra, Szpachelek, odpalaj. Mam nadzieję, że się... Ale poszła. Rakieta ładna, ale silnik strasznie słaby. Kurwa. O. Bo gdyby... dlatego wyleciał czy dealerem jest. No, wracamy, pogadaliśmy, że... Ortaliany, kurwa, to chuj by się nie przyjął, bo bym powiedział, kurwa, rusek z targu, kurwa. Rusek z targu. No, wracamy. A materiał ureczki, kurwa, pociutkie kieszoneczki, ładnie się w nich wyrzuca. No. No. To, kurwa, to raz. No, wracamy do domu. Pogadaliśmy ze z panami policjantami. Jakaś stara pani zadzwoniła, ale szybko, po pierwszej szalece już zadzwoniła. Figola fafą. Nie, pogadaliśmy fajnie, pośmialiśmy się. Mili, pozdrawiamy. Pozdrawiamy od panów pirotechników. Trzeba było jeszcze zareklamować nasz kanał. O. Dobra, dobra, potem będę każdy mój ruch znać. To już wystarczy. Dobra, trzymajcie się, mordy, i na razie. A jaka łuna teraz się tam po lewej stronie. Tak, dym. Kurde, parę metrów człowiek przebiegł. Ty stąd lepiej. No. Tutaj sobie powinien. Ten ogrom jak pierdolnie. Ale to... naprawdę konkretnie dużo, zmocowane. Zanim policja przyjechała, to ostatnie tak pierdyknęło. Tak, tamta złota. Kurde. To jeszcze w nocy jakby to było. Ło. Nie, teraz naprawdę jest 1 czerwca. Za 20:22, a jest tak widno. No to przecież jak przez 3 tygodnie będzie to się wydłużało o 15 minut, to kurde, po 22 będzie widno. O! No. No to będzie zawsze drugie nagranie. O kurczę. Nor... Mnie to po łapach i po głowie. Bo po spodniach to nic. O kurde. I czekaj, i nie ma pipka, nie? O, o. Powiem właśnie, jak się nagrywa, to będą z bliska, na coś. Mówię, tylko to dwie kamery najlepiej mieć takie, bo telefonem drugie nagranie to jest trochę gorsze. Bo drona, kurwa, a, no, dronikiem.